Dzień dobry, witam Państwa. Dużo czasu postaram się nie zająć, bo Państwo, jeśli chodzi o wrażenia z projektu, będą mówić pewnie o znacznie ciekawszych rzeczach. Natomiast to, na czym ja chciałabym się dzisiaj skupić, to jest trochę uzasadnienie, czy jeszcze raz powiedzenie tego, dlaczego my, jako resort odpowiedzialny za sprawy gospodarcze, zajmujemy się kompetencjami proinnowacyjnymi, dlaczego te innowacje nam tak bardzo leżą na sercu. I teraz, czym są innowacje? Pierwsze skojarzenia, Państwo już są zaawansowani w tym temacie, mówię o kimś, kto jeszcze takiego treningu nie przeszedł, jednak kojarzą się z pewnymi produktami, rzeczami, czymś namacalnym, zazwyczaj z zaawansowanymi technologiami. Tutaj tylko dałam przykład, żeby tę namacalność pokazać, okularki VR-owe, które mogą służyć w wielu dziedzinach, w tym bardzo doskonale Państwo wiedzą, że w dziedzinie, którą się zajmujecie, czyli w edukacji, do tego na przykład, żeby dzieci przeniosły się w świat dinozaurów i lepiej go poznawały, albo starożytnych Rzymian, ale także w medycynie, do przeprowadzania operacji w wielu innych dziedzinach. Bardzo świeża sprawa, czyli szczepionki na COVID. To jest też efekt innowacji. I tutaj pozwoliłam sobie naszą polską innowację pokazać. Nie wiem, czy Państwo się wcześniej spotkali, ale jest o niej bardzo głośnie. Chodzi tutaj o takie ogniwa fotowoltaiczne zwane perskwitami, które pozwalają czerpać w bardzo skuteczny, efektywny sposób energię ze słońca. Ich szerokość takiego ogniwa to jest 1/10 tego, co szerokości włosa, więc to jest tego typu przełomowość. To jest innowacja, nie boję się powiedzieć, na skalę światową. Innowacja, mówię, to jest pełną odpowiedzialnością, bo to jest coś, co zostało już wdrożone do produkcji. W 2021 roku został uruchomiony zakład we Wrocławiu, który tego rodzaju perskwity produkuje, plus dodatkowo dzięki inwestorowi z Japonii, pierwszy zakład w Japonii tego typu ogniw, co pokazuje również na przełomowość tego rozwiązania. Natomiast choć te wszystkie rzeczy, i tutaj jeszcze ostatnia rzecz, tym przykładem się będę posługiwać później, to jest taki super truck, amerykański wynalazek, mówię już wynalazek, chociaż w sumie jeszcze nie innowacja, bo komercyjnie nie jest dostępna, ale wysiłek wielu, wielu ludzi do tego, żeby lepiej i bardziej zielono i szybciej poruszać się po drogach, na razie amerykańskich, bo jest to produkt ciągle w trakcie testowania. Choć są to rzeczy namacalne, tak jak powiedziałam, to dzięki czemu one mogły się pojawić i zmaterializować, to było coś nienamacalnego, czyli kompetencje ludzi, i to nie tylko kompetencje inżynierów, matematyków, fizyków, osób od zarządzania energią i tak dalej, ale przede wszystkim te kompetencje miękkie, czyli proinnowacyjne, bez których tak duży projekt nie miałby szans zaistnieć i odnieść sukces. I tutaj patrząc, jak ten projekt był realizowany, to jest program Ministerstwa Energii, które zajmuje się również klimatem amerykańskim, zainwestowało w to 127 milionów dolarów po to, żeby coś takiego zwanego super truckiem powstało. Zaangażowani w to byli w zasadzie wszyscy więksi gracze rynku amerykańskiego, jeśli chodzi o motoryzację, ale nie tylko, japońskiego również, producenci baterii litowych i różnych komponentów, a także kilka uniwersytetów i takich organizacji około biznesowych. Więc to, co tutaj ten przykład pokazuje, to, że ta innowacja nie odbyłaby się we współpracy. To jest już ogromne przedsięwzięcie, gdzie ta współpraca, można powiedzieć, występuje na trzech poziomach. Współpraca między ludźmi w ramach zespołu, współpraca między różnymi zespołami w danej organizacji, w danym przedsiębiorstwie, które brało w tym udział, i współpraca między organizacjami, czasem bardzo różnymi, z różną kulturą, bo z różnych krajów. To, co dla nas jest tutaj ważne, jeśli chodzi o kompetencje proinnowacyjne, i co ten przykład również uwidacznia, jest interdyscyplinarność. Żeby ten projekt mógł skończyć się sukcesem, tutaj była zastosowana i wiedza, kompetencje z różnych obszarów, z aerodynamiki, bo jak widać, ta opływowość kształtu jest niecodzienna, nieporównywalna do tego, z czym teraz spotykamy się na drogach. No i przede wszystkim bardziej efektywne energetycznie.
Cel był taki postawiony przez rząd amerykański, żeby ten produkt co najmniej w 50% był bardziej efektywny energetycznie. Udało się nawet przekroczyć, bo udało się osiągnąć 70%, nie tylko poprzez te aerodynamiczne cechy tego pojazdu, ale również między innymi przez super baterie litowe i na dachu, tutaj nie widać, ale ten samochód ma również takie ogniwa właśnie fotowoltaiczne, które zasilają go ze słońca. Także to jest hybryda, on korzysta z spalania tylko i wyłącznie, jeśli te pozostałe jego systemy już są ładowania na wyczerpaniu. Niewątpliwie bez kreatywności by się tutaj nie obyło. Przez pół roku, zanim w ogóle zabrano się do pracy, to myślano, jak to zrobić i robiono różne symulacje i burze mózgu. To, co też jest bardzo ważne, to kwestionowanie status quo. No, postawienie sobie celu efektywność ciężarówki energetycznej poprawiona o co najmniej 50%, no, jest dużą odwagą i ponoszeniem ryzyka, a ta akceptacja ryzyka również jest konieczna do tego, żeby mówić o innowacjach. I przywództwo. Przywództwo z jednej strony ministerstwa, które w ten projekt uwierzyło i się zaangażowało i sponsorowało, a z drugiej strony Daimlera, który tutaj był zdecydowanym liderem w procesie tego tworzenia. I teraz to były tylko przykłady produktów, w części polskich, w części nie. Natomiast gdzie my jesteśmy jako innowacyjna gospodarka? No nie, jeśli tutaj Państwo nie dostrzegają, to strzałka pokazuje. No jeśli spojrzymy na kraje Unii Europejskiej, bo pewnie w takim tutaj otoczeniu najlepiej się porównywać, to obecnie jesteśmy, powiedzmy, takimi umiarkowanymi innowatorami. Na co składa się tak naprawdę kilka przyczyn, również to, z jakiego miejsca startowaliśmy. Inne kraje też nie stoją w miejscu, tylko my, żeby być w stanie dołączyć do liderów, to musimy być dużo lepsi niż oni, po to, żeby przekroczyć, żeby być w stanie osiągać te wyniki szybciej i lepiej, a nie jest to łatwe. Jeśli spojrzymy na najbardziej innowacyjne firmy świata, to marki pewnie w większości, które bardzo dobrze Państwo znają, duże korporacje międzynarodowe, zdecydowany prym wiodą tutaj firmy amerykańskie. No my na razie nie doczekaliśmy się takich firm, ale to jest też kwestia skali, bo tak jak mówię, to są duże korporacje międzynarodowe, których my jako Polska nie mamy. Natomiast to, w czym upatrujemy i możemy upatrywać szansę, to są innowacyjne startupy, w których udaje nam się wiele konkursów wygrywać. I dlaczego tutaj, jeszcze zanim może przejdę do tego, dlaczego my chcemy być innowacyjni, dlaczego gospodarka ma być innowacyjna? No nie tylko dlatego, żeby mieć takie produkty, chociaż to jest bardzo ważne, bo one podnoszą jakość i komfort życia, ale tutaj z punktu widzenia resortu, w którym się zajmujemy, my chcemy robić innowacje po to, żeby gospodarka była bardziej produktywna. Bardziej produktywna to co? Chociaż kojarzy się być może to bardzo narzędziowo, to jednak w produktywności chodzi o to, żeby te procesy dokonywały się lepiej, sprawniej, żeby firmy powiększały swój udział w rynku, żeby te zarobki, marże na produktach były coraz lepsze. Dzięki temu będą mogły inwestować w nowe rozwiązania, w nowe technologie, w nowe produkty i w nowe kompetencje pracowników, dzięki którym my się rozwijamy i możemy rozwijać produkty. No i też mogą nam więcej płacić. Im bardziej zaawansowane prace, które wykonujemy, zadania, tym płaca jest wyższa i w ten sposób ta innowacyjność i produktywność wzajemnie się w gospodarce napędzają. I teraz, jakie są bariery, dlaczego ta dziedzina innowacji jest taka trudna? Tu jest przedstawiona percepcja przedsiębiorstw różnych, nie tylko polskich, bo to są na podstawie badań, które były prowadzone w różnych krajach. Natomiast tym, co się wybija w badaniach polskich firm, jest to, że brakuje im środków finansowych. I to zarówno wewnętrznych środków, czyli kapitału własnego, jak i finansowania zewnętrznego. Boją się tego, że koszt prowadzenia tak zwanych prac badawczo-rozwojowych, czyli dochodzenia do tego nowego produktu, opracowywania go, jest bardzo duży, a wynik wysoce niepewny.
tym się charakteryzują innowacje. Natomiast dla biznesu jest to ta cecha, która go ogranicza, żeby pójść w tym kierunku. Brak odpowiednio wykwalifikowanego personelu, przepisy prawa i procedury administracyjne, system podatkowy, brak dostępu do nowych technologii, no i brak potrzeby wprowadzania innowacji. Skoro przedsiębiorstwo jest nadal upatruje swoje przewagi w konkurencyjności cenowej, to nie ma tak jakby dodatkowej motywacji, impulsu do tego, żeby stawać się innowacyjne. To jest to, co myślą firmy, dlaczego one nie wchodzą w innowacje albo robią mniej niż to wynika z ich potencjału. Natomiast co na to eksperci? No, eksperci tych barier w sukcesie innowacyjnym upatrują w trochę innych miejscach. Jeśli chodzi o finanse, to jest to czynnik, który jest zdecydowanie, jego znaczenie jest przewartościowywane i to w badaniach polskich firm wychodzi szczególnie wyraźnie. Żeby wjechały duże ciężarówki napełnione gotówką, jeździły po Polsce i rozdawały pieniądze firmom, to nie jest wystarczające do tego, dalece niewystarczające do tego, żeby te innowacje powstawały. To jest narzędzie, które jest potrzebne, ale nie jest tak naprawdę kluczowym czynnikiem sukcesu w innowacjach. Natomiast no to co tym kluczowym czynnikiem jest? Strach. Strach bardzo często jest powtarzany przez ekspertów i to też wynikało w tym naszym badaniu poprzedzającym ten projekt. Strach przed czym? No strach właśnie przed tą niepewnością. Niepewnością działania, niepewnością wyniku, niepewnością związaną, strach przed tym, że ktoś mnie skrytykuje, bo jeśli ja kwestionuję status quo, no to jednak narażam się na pewną opinię, zarówno w firmie, jak i poza nią. Brak przywództwa. Innowacja jako kraj, jako pracownicy mają bardzo dużo potencjału innowacyjnego. Natomiast jeśli ta kultura innowacyjności nie idzie z góry, nie idzie od lidera, od zarządu, to bardzo trudno jest w takiej organizacji być innowacyjnym, bo bez zakrzewionej tam kultury innowacyjnej i silnego przywództwa w tym całym procesie prowadzenia do innowacji to się nie odbędzie. Myślenie krótkoterminowe. I to również, jak robiliśmy badania foresightowe, wyszło, że chociaż już naprawdę widzimy zdecydowaną poprawę w tym zakresie. I to nie jest tylko kwestia firm polskich. To nie jest tak, że to tylko my jesteśmy, żeby państwo nie wyszli sobie z przeświadczeniem, że ja myślę, że my jesteśmy beznadziejni w innowacjach. Nie, jesteśmy dobrze, ale musimy być jeszcze lepsi, żeby dogonić, jeśli nie przegonić innych. I to myślenie krótkoterminowe trochę w tym przeszkadza. I to pewnie w każdej organizacji tego doświadczamy, że jeśli innowacje są potraktowane jako ważne, a nie jako priorytetowe w organizacji, to tych spraw jest tyle, że to priorytetowe zawsze wygoni to, co ważne. W związku z tym innowacje leżą na półce i czekają na lepsze czasy. Brak poczucia sprawczości, przeświadczenie, że nie jestem innowacyjny albo że wszystko świetnie działa, więc po co to poprawiać. Więc kluczem do innowacji są ludzie. Właśnie, nie pieniądze, nie wcale przepisy, podatki i tak dalej, tylko ludzie. A ludzie, co tutaj mam na myśli? Wiedzę, umiejętności, postawy, wartości, zachowania. I są to rzeczy, które kształtujemy od narodzin w zasadzie, od przedszkola, poprzez szkołę, poprzez studia i już jako pracownicy różnych organizacji, w tym firmy. I teraz taka książka została wydana, fajnie nazwana, DNA innowatora. I jeśli spojrzymy na kluczowe umiejętności, jakie tam dostrzegli, które decydują o tym, czy przedsiębiorca, czy pracownik, czy menadżer jest innowacyjny, czy nie, to są w dużej mierze te rzeczy, którymi my zajmowaliśmy się w ramach tego naszego projektu Szkoła dla Innowatora. Baczne przyglądanie się, analizowanie zastanej rzeczywistości, zadawanie prowokacyjnych pytań, czyli kwestionowanie tych status quo, o którym mówiłam. Eksperymentowanie, testowanie, relacje z innymi, sieciowanie, współpraca. Więc to jest coś, co może naprawdę nam dać duży impuls w tym, żebyśmy byli bardziej innowacyjni niż jesteśmy. I tutaj te wiązki kompetencji proinnowacyjnych, które w projekcie zostały wyróżnione, w bardzo dużym stopniu zbieżne z tym, o czym mówi się o innowacjach, czy w firmach, czy w innych organizacjach. Czyli możemy być innowacyjni bez względu na miejsce, w którym działamy. I co jest naszym celem? No celem tego projektu, tego całego ćwiczenia jest to,
żeby uczniowie zaczęli myśleć o sobie jako o innowatorach i wszystkim Państwu pracującym w szkołach i nam sobie tego życzę. Dziękuję bardzo.